Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację, a właściwie porównanie aplikacji Aiko, tym razem w wersji desktopowej, czyli działającej w systemie macOS. Porównamy ją sobie do wersji działającej w środowisku iOS i iPadOS, tej, którą Wam demonstrowałem ostatnio. Czy między tymi aplikacjami występują jakieś różnice? Tak i nie. Tak, ponieważ jakieś tam różnice występują i momentami mogą one być nawet niezwykle istotne, oraz nie, bo te różnice często są w niektórych przypadkach tak nieznaczne, że sami musicie ocenić, na ile te różnice są dla Was ważne, na ile nie. Tak więc otwieramy aplikację i sprawdzamy, na czym polegają te różnice. Okno samej aplikacji do złudzenia przypomina to, które znacie z wersji mobilnej. Mamy tutaj te same przyciski, tak więc idąc od samego końca, mamy przycisk Record, czyli możemy włączyć rejestrowanie i komputer, to co będzie zbierał mikrofonami, automatycznie będzie dokonywał transkrypcji tego, co słyszy. Jest to dość fajne rozwiązanie, jeśli chcemy na bieżąco coś transkrybować. Kolejny przycisk. Open. Po jego kliknięciu oczywiście możemy otworzyć sobie dowolny plik audio lub wideo, w sensie audio-wideo. Taki plik, który ma warstwę mówioną, z której będziemy mogli dokonać transkrypcji lub napisów. Mamy tutaj przestrzeń, na którą możemy upuścić, przeciągnąć pliki właśnie audio-wideo do rozpoznania tekstu z mowy. Mamy tutaj informację Polish, czyli że w tym momencie aplikacja ustawiona została do rozpoznawania języka polskiego. I tu mamy pierwszą różnicę, ponieważ w wersji mobilnej mamy troszkę więcej ustawień i więcej informacji w samej aplikacji. Tutaj, jeśli chodzi o ustawienia, możemy zmieniać tylko i wyłącznie język z automatycznego na konkretny, w sensie z detekcji języka na jakiś jeden konkretny. Ja wybrałem tutaj polski. I możemy też, oczywiście, tak jak w wersji mobilnej, zaznaczyć sobie automatyczne tłumaczenie na język angielski. No w tym momencie ja to mam odznaczone, głównie po to, żeby aplikacja mi się dodatkowo nie zasapała w momencie, gdy włączymy jej jakiś plik do rozpoznawania. Dalej, na lewo idąc, mamy toolbar, czyli pasek narzędziowy. Jak wejdziemy sobie z nim w interakcję, to tu, tak jak podobnie jak w przypadku aplikacji mobilnej, mamy przycisk Add, czyli dodaj. No to co my robimy w tym momencie? Weźmy sobie, włączmy jakiś plik. Open. I wybierzmy sobie, mam tutaj przygotowane te same pliki, z których korzystaliśmy przy nagrywaniu wcześniejszego vloga. Kulinarne, czyli to nagranie Alicji, wycinek dosłownie minutowy z jej podcastu. Daję Enter. I co się dzieje w tym momencie? Dokładnie tak samo jak w przypadku aplikacji mobilnej, pojawia się komunikat. This may take a while. Także chwilkę to może potrwać. Mamy informację transcribing, że proces tłumaczenia, tworzenia transkrypcji trwa. I tutaj spotkałem się z informacją, że ta aplikacja, ta wersja komputerowa nie daje nam znać, że oprócz tego, że proces trwa, na jakim etapie ten proces jest, że nie mam nad tym kontroli, tak jak w przypadku aplikacji mobilnej, to nie jest prawdą, bo to możemy sobie sprawdzić, wchodząc właśnie tutaj w interakcję z paskiem narzędziowym. Tutaj ja to robię w tym momencie. Dwa rzeczy, wskaźnik postępu. I mamy tutaj wskaźnik postępu i przycisk stop, którym możemy zatrzymać po prostu dokonywanie się tej transkrypcji. Wskaźnik w tym momencie nic nie pokazuje, więc my sobie poczekamy, żeby ten materiał został rozpoznany, a ja Wam w międzyczasie powiem, skąd ta różnica, ponieważ na urządzeniu mobilnym ten krótki materiał już by został rozpoznany. I tutaj powodów jest kilka.
Pierwszym z tych powodów jest to, że aplikacja Aiko na system macOS została zoptymalizowana pod kątem trzech rzeczy. Po pierwsze, bezwzględne wymaganie, aby ta aplikacja działała, to system macOS w wersji 13.3 co najmniej, bo zakładam, że każdy kolejny również będzie wspierany. To raz. Dwa, 16 GB RAM-u to jest podstawa, jaka została określona dla tej aplikacji, żeby program działał dobrze i szybko. W tym momencie komputer, z którego korzystam, ma tylko 8 GB pamięci RAM, więc tu już mamy pewne odstępstwo od zaleceń. Kolejne odstępstwo to to, że program został zoptymalizowany pod kątem procesorów Apple'owskich, głównie procesora M2 i to z nim działa najlepiej. Zakładam oczywiście, że z każdym nowym będzie działał jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. Dlatego te dwa powody, to, że ja w tym momencie korzystam z komputera z procesorem jeszcze intelowskim i to, że mam tylko 8 giga RAM-u, sprawia, że ten materiał, który trwa minutkę, rozpoznawany jest tak wolno, że tutaj w ogóle wskaźnik postępu nie pokazuje mi, ile materiału zostało przetworzone, a gdy sobie wyjdę z powrotem do głównego okna, to nadal mam informację, że to może potrwać chwilę, zamiast już tutaj przetłumaczonej informacji, co zostało rozpoznane. Skąd ta różnica, że w tym momencie ta wersja Aiko wymaga 16 giga pamięci oraz procesora M2? Otóż stąd, że wersja na urządzenia mobilne, tak jak Wam wspominałem w poprzednim nagraniu, potrzebuje, czy właściwie wykorzystuje tą wersję Whispera medium albo small, czyli średnią lub małą. A ta wersja Aiko, działająca na komputerze, poprzez to, że ona nie dokonuje detekcji i wyboru, tylko ma na stałe zaszytą wersję large, czyli tą wymagającą najwięcej mocy obliczeniowej, najwięcej pamięci RAM, musi mieć odpowiednie podzespoły w komputerze, żeby w ogóle funkcjonować. Ja w tym momencie tutaj spoglądam sobie, dalej nie mam rozpoznanej informacji, to najprawdopodobniej bierze się stąd, że ostatnio znowu zmieniona została trochę specyfika samego modułu Whisper, bo to ten, o tym module mówię w wersji właśnie large, small i medium. I to najprawdopodobniej sprawia, że ponowna optymalizacja pod kątem procesora M2 doprowadza do sytuacji, że na Intelu po prostu ten program sobie nie radzi. Ale wcześniej, zanim zacząłem nagrywać ten dzisiejszy vlog, ja oczywiście przeprowadziłem sobie szereg testów jeszcze, jak ta aplikacja działała normalnie i dla porównania, jeden z moich vlogów zarzuciłem sobie do wersji desktopowej i do wersji mobilnej. To nagranie trwało 12 minut i w momencie, gdy wersja mobilna skończyła tworzenie napisów, transkrypcji do tego nagrania, to na komputerze, przypominam, z procesorem Intel i tylko 8 gigami pamięci, ten proces doszedł dopiero do poziomu 17% całości materiału. Tak więc różnica, jeśli macie starszy komputer Apple, jest gigantyczna, jeśli nie macie komputera z procesorem M1 albo najlepiej optymalnie oczywiście M2, to nie ma w mojej opinii co w ogóle sięgać po aplikację Aiko na system macOS. Zobaczmy, czy mamy tutaj coś. Dalej aplikacja przetwarza, a przypominam, że materiał, jaki zarzuciłem tej aplikacji, to jest około 1 minuty. Wy możecie tego nie słyszeć, ale mój komputer w tym momencie szumi, już szumi bardzo głośno, bo próbuję
zebrać wszystkie okruszki mocy, żeby poradzić sobie z obsługą właśnie tego Whispera w wersji large, ale zoptymalizowanej pod procesor M2. Jakie jeszcze mamy różnice? Mam tutaj informacje od osób, które też testowały na swoich komputerach wersję Ico w systemie macOS i tutaj pojawiają się opinie, że aplikacja potrafi jak gdyby pomijać pewne bloki z nagrań i nie dokonuje ich transkrypcji. Najprawdopodobniej dotyczy ten komunikat wcześniejszej wersji, jeszcze przed optymalizacją. Ja nie potwierdzam tej informacji, bo w momencie, gdy mnie aplikacja działała, to dokonywała poprawnej transkrypcji, jedynie to już podobnie do wersji mobilnej, zdarzało jej się na końcu całej transkrypcji, na końcu stworzonych napisów dodać jakieś jedno zdanie zupełnie przypadkowe. W samym nagraniu ani niczego nie brakowało, w sensie w tym rozpoznanym nagraniu niczego nie brakowało, ani nic w jego środku nie było dodawane. Wydaje mi się, że więcej tutaj... Jest to jedna z moich ulubionych. Mamy transkrypcję. Na początek zaczniemy od PWP. Za chwilę podam. Zobaczmy toolbar. 33%. Mamy dopiero w tym momencie 33% rozpoznanej z jednominutowego kawałka. To widzicie, jaki jest tempo. Jest to jedna z moich ulubionych dań. Mogę je zaproponować jako przystawki lub jako ciepłe danie kolacyjne. Na początek zaczniemy od krewetek. Za chwilę podam pozostałe składniki, jakich będziemy potrzebowali do przygotowania tego dania, więc krewetek musimy mieć 400 gramów. Odradzam kupno tych całkiem małych krewetek koktajlowych. Ale jakość rozpoznania jest lepsza. Można to porównać właśnie analizując wcześniejsze materiały, które były rozpoznawane za pomocą tego modelu Medium. Nie pamiętam, czy on dokładnie był Medium, po prostu tego średniego, a tego modelu Large. Te różnice nie są jakieś strasznie wielkie, ale jednak są słyszalne, że jednak ten model Large lepiej rozpoznaje tekst. Zobaczmy jeszcze raz. Toolbar. I nadal mamy 33%, czyli widzicie, działa to bardzo słabo, jeśli chodzi o Intela. 33%. Ale jeśli macie komputer Apple z procesorem M2 i najlepiej oczywiście z 16 giga RAM-u, no to generalnie polecam tę aplikację do tworzenia transkrypcji, głównie z dwóch powodów. Pierwszy to to, że jest to aplikacja całkowicie bezpłatna. Może i więcej tych powodów będzie. Kolejny to to właśnie, że aplikacja od razu wykorzystuje model OpenAI Whisper w wersji Large. Ta dokładność rozpoznawania naprawdę jest imponująca. Po trzecie, wystarczy tą aplikację pobrać z Mac App Store. Link znajdziecie oczywiście w opisie i na mojej szufladzie, więc nie wymaga to żadnych innych kombinacji. No i po trzecie, że choć interfejs tej aplikacji jest w języku angielskim, no to jej obsługa, jak widzicie, jest banalnie prosta. Chciałem Wam pokazać jeszcze, jak wygląda eksport napisów, transkrypcji, ale tutaj widzimy, że ta transkrypcja trwa, więc może zobaczmy, jaki mamy poziom. Wy też tego nie jesteście w stanie zaobserwować, ale ja, gdy korzystam w tym momencie z VoiceOvera, widzę, że komputer mi laguje, mi spowalnia, ponieważ cała moc obliczeniowa wykorzystywana jest właśnie przez Ico. System ma nowe okno. O, trudno mi. Dobra. 33%. No i dalej mamy 30%, więc ja nie będę Was przetrzymywał, aby Wam zademonstrować eksport, bo on wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku aplikacji mobilnej, tak więc powtórzę, podsumowując raz jeszcze, jeśli nie dysponujecie komputerem o minimalnych, określonych wymaganiach, 16 GB RAM, M2 procesor,
to myślę, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z aplikacji Aiko na waszym smartfonie, bo tam będzie to działało szybciej, ale jeśli macie taki zestaw, to zachęcam do korzystania z aplikacji Aiko na komputerze, ponieważ ona korzysta wtedy z tego lepszego modułu Large i wasze transkrypcje będą po prostu lepszej jakości. Tyle jeśli chodzi o porównanie tych dwóch wersji aplikacji Aiko ze środowiska iOS, iPadOS oraz systemu macOS. Jeśli macie własne doświadczenia, chętnie je poznam, komentujcie proszę, czy to pod tym filmem, czy na mojej szufladzie. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to to zróbcie, wtedy będziecie otrzymywać na bieżąco informacje o pojawianiu się nowych kanałów, nowych filmów, nie kanałów, ale nowych vlogów z mojej szuflady, do oglądania których serdecznie was zachęcam. Na dzisiaj to już wszystko. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.